Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam na prognozę pogody. Do Polski cały czas płyną ciepłe, ale wilgotne masy powietrza z południowego zachodu, stąd gęste mgły, które możemy obserwować prawie każdej nocy i często również w ciągu dnia. Nadchodząca noc też będzie mglista, oprócz tego pochmurna, bez opadów deszczu, z temperaturą od 8 do maksymalnie 10 i 11 stopni. W regionie łódzkim również będzie całkiem ciepło, tutaj 9 stopni. Na niebie dużo chmur, padać nie będzie, a wiatr powieje słabo z południa. Ciśnienie cały czas mamy wysokie, to 1020 hektopaskali i będzie ono wolno spadać. Jutro przejaśnienia, rozpogodzenia możliwe są tylko na południu Polski i tutaj też będzie najcieplej, bo 18-19 stopni. Wszędzie poza tym niebo szczelnie zachmurzone, a termometry pokażą od 12 do 16 stopni. W naszym regionie właśnie 16 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia, a gdzieniegdzie również 17. Słońce pokaże się na południu naszego województwa, poza tym niebo będzie mocno zachmurzone, ale parasole nie będą nam potrzebne. Wiatr powieje słabo, ciśnienie będzie spadać, a pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Kolejne dni jeszcze będą naprawdę ciepłe jak na początek listopada, środa 17 stopni, czwartek 14, a od piątku czeka nas ochłodzenie, w ciągu dnia tylko trochę powyżej 10 stopni, a nocami spadki do około 5 stopni powyżej zera. Dziękuję Państwu za dzisiaj, życzę dobrego wieczoru, do zobaczenia!